Dzień dobry Państwu, witamy w programie Rozmowa Echa 24. W studiu, jak Państwo widzą, Ewa Wilczyńska, wicenaczelna Gazety Wyborczej. Przede wszystkim autorka znakomitej książki Dziewczyna w czarnej sukience. Dlaczego znakomita, to zaraz ja pewnie opowiem, natomiast Panią Ewę poproszę o to, żeby powiedziała, o czym jest ta lektura. Dzień dobry Tobie, dzień dobry Państwu. To jest książka o zbrodni miłoszyckiej, która wydarzyła się w Sylwestra 96-97 i w zasadzie przez lata ta sprawa nie została wyjaśniona. Młoda, 15-letnia dziewczyna pojechała na dyskotekę pobawić się ze znajomymi, ale z tej dyskoteki nie wróciła. Została brutalnie zgwałcona i zamordowana. Jej zwłoki znaleziono następnego dnia na podwórku tuż obok tej dyskoteki, na której bawiło się kilkaset osób. Zresztą ludzie bawili się też w całej wsi i chodzili wokół tego podwórka. Jak to Sylwestra. Dopiero po latach skazano za tą zbrodnię Tomasza Komendę i jego pewnie wszyscy historie znają, bo po 18 latach w blasku fleszy wychodził z więzienia. To jednak nie był koniec tej sprawy, bo tak naprawdę dopiero początek, bo trzeba było jeszcze odkryć, kto zabił. Teraz mamy prawomocny wyrok dla dwóch mężczyzn, Ireneusza M. i Norberta Basiury. On zgadza się na publikację i wizerunku i nazwiska, ale to wciąż nie jest koniec tej sprawy, ponieważ śledczy podejrzewają, że było tam więcej osób, znaczy DNA wskazuje, że przynajmniej 3, a być może 4. Czyli że tyle osób robiło krzywdę 15-letniej wtedy Małgosi. Wszyscy znamy tą historię za sprawą Tomasza Komendy. Ja spóźniłem się niestety na wywiad z Ewą, bo ciągle nie mogłem się oderwać od książki, nie doczytam jej niestety do końca, ale już po pierwszych stronach widać, że to jest literatura poświęcona też dramatowi rodziców, prawda? Rodziców tego przecież dziecka. Oni zawsze byli, tak mi się wydaje, trochę pomijani przez dziennikarzy. Ich dramat był gdzieś tam jednak w cieniu tego, co się zdarzyło Tomaszowi Komendzie. No chciałbym Ci jakby podziękować chyba w imieniu chyba wszystkich, tak sądzę, rodziców, że Ty pokazałaś właśnie dramat tych ludzi. Tak właśnie uważam, że historia Małgosi trochę nam się w tej sprawie zagubiła, bo wszyscy skupiliśmy się na Tomaszu Komendzie i oczywiście jego historia również jest w tej książce opisana. Rozmawiałam zarówno z nim, jak i z jego mamą i uważam, że to również jest olbrzymia tragedia, co go spotkało. Ale chciałam, żebyśmy pamiętali też Małgosi, dziewczynie, która została brutalnie zamordowana i także jej rodzica, którzy przez te wszystkie lata przeżywali ogromne cierpienie z powodu tego, że stracili córkę, ale również z powodu tego, jak traktował ich wymiar sprawiedliwości, bo oni naprawdę byli przez ten wymiar sprawiedliwości wcześniej, przed laty, pomiatani. Przychodzili wielokrotnie do prokuratury, na policję, próbując się czegoś dowiedzieć, byli zbywani tam. W pewnym momencie chciano im wręczyć tą oto tytułową czarną sukienkę, żeby zabrali ją do domu, bo nic tam nie ma. No po latach okazało się, że jednak były tam ślady DNA, które pozwoliły wznowić teraz to postępowanie i doprowadzić do skazania dwóch osób, a także dalej prowadzić to śledztwo. Gdyby te dowody wtedy im oddano, oni wtedy mocno zaprotestowali, to ta sprawa by została zakończona. Nie byłoby jak już sława. No właśnie, a przecież razem pisaliśmy o tej sprawie, kiedy już wyszło, że Tomasz Komenda jest niewinny. Ja do Super Ekspresu, ty do Gazety Wyborczej. Tam był jeden bardzo ciekawy wątek. I wybacz, że ja nie przeczytam jeszcze całej książki, czy ten wątek jest poruszony. Mianowicie tej kobiety, która wskazała Tomasza Komendę jako sprawcę po tym, jak go zobaczyła, portret pamięciowy w telewizji. I ona przecież wtedy, kiedy my zajmowaliśmy się tą sprawą, w tajemniczych okolicznościach chyba najpierw zaginęła, a później zmarła. Tak, udało mi się dotrzeć do Doroty. Zresztą poświęconych jest tam kilka rozdziałów. Nawet z nią rozmawiałaś, tak? Z nią niestety tylko telefonicznie, bo udało mi się dotrzeć do jej mieszkania. Okazało się, że tam już nie mieszka. Później ustaliłam kolejny adres, ale ona już chorowała wtedy. Ona zresztą nie chciała, bo ja przekazywałam przez znajomych numer telefonu. Najpierw nie chciała się ze mną kontaktować. W końcu, kiedy opisałam ją jako oszustkę, no bo mogę powiedzieć to wprost, była oszustką, dotarłam do materiałów, które wskazywały, że przed laty próbowała oszukać swojego kochanka, wyciągnąć od niego mieszkanie, fałszywie oskarżała go o przemoc, kiedy nawet nie było go w tym czasie we Wrocławiu. I kiedy napisałam ten artykuł, ona sama się do mnie odezwała. To była bardzo dziwna rozmowa, bo z jednej strony ona na mnie krzyczała, groziła mi pozwami, że co ja tam o niej wypisuję, że ona żadną oszustką nie jest. Zresztą no, sugerowałam też wtedy jej kontakty z policjantami i prokuratorami, bo tak mówili mi świadkowie. Kontakty również intymne. Więc od razu wykrzykiwała mi, że ona nie była żadną prostytutką, ona była masażystką. Ona ma na to papiery, miała mi przedstawić dokumenty związane ze wszystkimi swoimi klientami, ale później zaczęła się wymigiwać, że no te dokumenty to
są w zasadzie na pudłach na szafie, ona taka schorowana, nie ma ich jak ich z tej szafy ściągnąć, ale to już za niedługo wyzdrowieje. Później zaczęła mówić mi o jakimś gotowaniu obiadu, to wszystko było strasznie chaotyczne, ale faktycznie no, tam za tydzień, dwa miałyśmy się spotkać, ja jeszcze wyjechałam w międzyczasie na urlop i dosłownie no, wracając samolotem, lądując we Wrocławiu, dostałam wiadomość, że właśnie zmarła. No właśnie, ale czy ona właśnie zmarła, czy mówiąc wprost, ktoś jej pomógł? No bo w tej sprawie ja to jakby widziałem od samego początku, mimo że ja nigdy tak głęboko w nią nie wchodziłem jak ty, ale mimo to widziałem od samego początku, że próbują wszyscy to rozmyć, prawda? Zarówno ludzie w Miłoszycach nie chcieli o tym rozmawiać, udawali, że nic nie wiedzą, ale może to było dawno, nic się nie stało, prawda? Bo też tak słyszałem. Tak samo przecież ci dawni policjanci, prokuratorzy, ja miałem wrażenie, że chcą to wszystko, że jakby sam fakt, że komendant tego nie zrobi, że skazano tych dwóch mężczyzn, którzy zostali skazani, to jeszcze nie koniec, że tam coś jest jeszcze i to coś jest ukrywane i być może ta pani znała więcej. Tak, no ale faktów. Niestety, znaczy ona została, nie zdążyła ją przesłuchać Łódź, która prowadziła śledztwo w sprawie nieprawidłowości, prokuratura w Łodzi, ale zdążyli ją przesłuchać śledczy prowadzący sprawę miłoszycką teraz ponownie po latach. Mm-hmm. No ale to przesłuchanie, bo czytałam stenogramy z niego, oglądałam też fragmenty, to był absurd. Po prostu oni zadawali jedne pytania, ona opowiadała zupełnie o czym innym, cały czas będąc oburzona. Aczkolwiek to wszystko było kłamstwo, co mówiła. No, biegła psycholożka również stwierdziła, że ten świadek nie jest kompletnie wiarygodny. Zresztą no, jej zachowanie i w rozmowie ze mną i ze śledczymi świadczyło o tym, że coś ukrywa. Tylko że nie wiem, czy udałoby nam się to z niej kiedykolwiek wyciągnąć, nawet jeśli by przeżyła. A jeżeli chodzi o jej śmierć, no to była zrobiona sekcja zwłok. Nie wykryto tam obecności osób trzecich. Ona faktycznie była schorowana już od jakiegoś czasu, więc może to był faktycznie przypadek, ale faktycznie jej rola była większa niż nawet się mówiło, bo mówiliśmy, pisałam też wtedy o tym, że to mogła być zemsta na komendach i oczywiście... Nie lubiła ich, bo opiekowała się, znaczy oni opiekowali się jej dzieckiem, a w pewnym momencie mieli tego dosyć, bo to dziecko zostawało tam u nich na cały dzień. Ale uważam, że musiało tam być coś więcej, ponieważ jej kontakty z prokuraturą i policją są potwierdzone przeze mnie w wielu źródłach i jej zeznania były zbyt dokładne, żeby miała je po prostu zmyślić bez kontaktu z policją i prokuratorą. Zbyt wiele rzeczy się zgadza, żeby to był przypadek według mnie. No właśnie, to jest zastanawiające i ciekawe. Jak byłem w Białoszycach, to pamiętam też, że ludzie mi mówili, proszę się tym nie zajmować, bo za tym stoi mafia, no nie? I nawet byłem kiedyś z Tomkiem Kozłowskim, wtedy dziennikarzem Faktu, razem pojechaliśmy poszukiwać tam różnych informacji na temat tej zbrodni i my mówimy tym ludziom, dobra, no to zawołajcie tych z mafii, prawda? Zawołajcie ich, to my z nimi chętnie porozmawiamy, prawda? Bo oni ponoć w tych Białoszycach żyją, oczywiście tam nikt nie przyszedł, natomiast tam ludzie się faktycznie kogoś boją. Tak, chociaż mam też takie poczucie, że może część tych historii narosła przez lata i wynika też trochę z tego, że tej sprawy nie dało się wyjaśnić, więc ludzie potrzebowali jakiegoś racjonalnego wytłumaczenia, dlaczego no, taka zbrodnia, która była okrutna, ale powinna być prostą zbrodnią do wyjaśnienia, bo była to jednak zbrodnia podwórkowa, gdzie sprawcy zostawili mnóstwo śladów, bo no, została tam czapka na miejscu zbrodni, zrobili to chusteczka. Zwykli ludzie, nie profesjonaliści. Nie wyglądało to jak profesjonalna zbrodnia, dziewczyny tam zostawiono po prostu ze wszystkimi rzeczami. Być może się nie spodziewali, że ona zginie, prawda? Albo byli tak pijani, że... Dokładnie. Otóż to. Że nie wiedzieli do końca, właśnie nie spodziewali się konsekwencji. Choć powinni się spodziewać i jakby słusznie sąd przyjął, że nie można tu karać tylko za gwałt. No ale w każdym razie uważam, że ludzie potrzebowali wytłumaczenia, dlaczego ta zbrodnia jest niewytłumaczona. Nie lubimy jako ludzie niewytłumaczonych rzeczy. A to, że ktoś wysoko postawiony za nią odpowiadał, jest jakimś racjonalnym wytłumaczeniem, dlaczego przez tyle lat nie udało się sprawcy znaleźć. A nie udało się go znaleźć przez tyle lat, dlaczego? Bałagan, mówiąc wprost, burdel w organach ścigania? To na pewno. Bałagan to jest coś, o czym jestem przekonana, ale myślę, że właśnie wiele rzeczy narosło. I no to też jeden z bohaterów mi powiedział, czy jest możliwe, żeby tyle razy popełniono błąd, że można się pomylić. Raz, no dwa, dziesięć, ale sto? Przedziwna sytuacja. W książce, którą napisałaś, ta książka jest niezwykła, proszę Państwa, również dlatego, powiem Państwu szczerze, ja mimo, że znam Ewę długo i darzę ją wielkim szacunkiem, ja się bałem, że to będzie takie czytadło, jak ich wiele, jak się coś dzieje, to później 15 dziennikarzy pisze o tym, prawda, tylko po to, żeby to było na półkach w księgarni, żeby zarobili parę złotych, więc podchodziłem troszeczkę sceptycznie, bałem się takiego właśnie, prawda, Tomasz Komenda 2 film, prawda, coś w tym stylu. Tymczasem jest to pozycja niezwykła. Tutaj są opisywane
przy naprawdę niesamowite szczegóły akcji, tego co się działo. Można by nawet, ja nawet użyłem takiego sformułowania, jak rozmawiałem z Ewą wcześniej, że to jest piękna, fabularyzowana książka, tymczasem okazuje się, że nie, że to wszystkie zdarzenia, nawet jak ktoś gotuje herbatę, prawda, czy wchodzi do domu, bo było na dworze zimno, to wszystko jest zaczerpnięte z akt, bądź też z rozmów, które tak. Ty przeprowadziłaś z uczestnikami tychże wydarzeń. Tak, jakby w tej sprawie zostało już tyle namieszane, że chciałam się trzymać jak najbardziej faktów, co oczywiście nie było łatwo, no bo relacjonuję zdarzenia, które wydarzyły się ponad 20 lat temu, więc nawet rozmawiając ze świadkami, każdy pamiętał to inaczej. Czytając akta, ludzie zeznawali po kilka razy i za każdym razem tą samą sytuację przedstawiali inaczej. Więc ja oczywiście brałam te fragmenty z tych akt, ale czasem też musiałam wybierać jedną wersję z wielu, bo jakby no tak. One się trochę wykluczały. Znaczy w niektórych miejscach zaznaczam, że na przykład ten mówił, że to była taka godzina, ten taka, ale i tak pewne rzeczy no musiałam przez to sito brać, no ale faktycznie są te rzeczy zaczerpnięte z zeznań sprzed lat, ale też z tego, co pamiętają teraz świadkowie, z tego, co opowiedzieli mi koledzy starsi dziennikarze, którzy przed laty pracowali przy tej sprawie, z archiwalnych artykułów prasowych z tamtego czasu, więc tych źródeł było naprawdę dużo. No i starałam się jak najdokładniej jednak tą historię odwzorować. Jak oceniasz media sprzed lat w związku z tą sprawą? Bo ja ci powiem szczerze, ja byłem wtedy młodym chłopakiem, bo miałem raptem tam 22 chyba lata i absolutnie zaczynałem przygodę z dziennikarstwem, ale kiedyś byłem na rozprawie Tomasza Komendy, jednej z wielu, ani nie na początkowej, ani na końcowej, jednej z wielu, bo tych rozpraw było mnóstwo i pamiętam rodzinę Tomasza Komendy. Oni krzyczeli, on jest niewinny, niech Pan nas, jego ratuje. Ja byłem przerażony, bo oni się na mnie tak wręcz agresywnie, też nie byli agresywni, tylko oni byli tacy, no, bardzo zdecydowani, tak? Proszę nas ratować nasze dziecko, nic nie zrobił. Ja pamiętam, że moje koleżanki, starsze koleżanki z Gazety Wrocławskiej wtedy ostrzegały mnie, że może dojść do takiej sytuacji i żebym absolutnie nie brał pod uwagę tego, co ci ludzie mówią, bo to wariaci. No niestety tak byli postrzegani. No, prokuratura wtedy bardzo ostro się o nich wypowiadała. Znaczy ta sprawa była w ogóle głośna medialnie. Znaczy na początku nie bardzo, była głośna lokalnie, więc tak faktycznie Miłoszyce, Oława, Wrocław jeszcze tak, ale w skali ogólnopolskiej nie do końca. Zresztą no, jak zobaczyłam, jaka była skala zbrodni wtedy, ile znalazłam opisywanych innych zbrodni w tych czasach, no to jakby ta śmierć Małgosi była wtedy jedną z wielu. Ale faktycznie w końcu zaczęła zdobywać ten rozgłos. Też jakby tutaj weszła rola Ministerstwa Sprawiedliwości, które się nią zainteresowało, że jak to jeszcze jest niewyjaśnione, bo faktycznie rodzice interweniowali już wysoko o sprawiedliwość dla Małgosi. No i jakby ta narracja prokuratury cały czas była bardzo stanowcza, że tak, Tomasz Komenda jest winny, że zęby, że DNA, że ślad zapachowy, mamy mocne, kategoryczne, co się nic nie zgadzało, jak się okazało po latach, ale wtedy oni byli bardzo kategoryczni, a z drugiej strony no, sam Tomasz Komenda nie mówił nic. Tak mu poradził wtedy adwokat. Na rozprawie nie wypowiadała się też mama. No, oczywiście zagadywała dziennikarzy na korytarzu, ale nie zeznawała, więc tak naprawdę dziennikarze, znaczy łatwo byłoby mi teraz powiedzieć, że zrobili złą robotę, ale też widzę, że nie mieli tej roboty ułatwionej, ponieważ jeżeli Tomasz Komenda i jego mama, no, za zaleceniem adwokata, ale tego wtedy nikt nie wiedział, milczą, adwokat też niechętnie się wypowiadał. Właśnie, adwokat też nie jest postać krystaliczna, że tak powiem, bo do niego, no może ja tych uwag nie będę teraz wypowiadał, bo ich też dobrze nie pamiętam, ale pamiętam, że tam mocno mu się też oberwało, chociażby właśnie od Tomasza Komendy. Tak, Tomasz Komenda uważa, że jest on jednym z winnych jego skazania. Ja bym nie szła tak daleko, bo on próbował go bronić, tylko że pamiętajmy też, no, teraz po latach jakby ten adwokat może niekoniecznie ma chlubne sprawy, ale nie można mu odmówić skuteczności, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, reprezentował Kościół wielu... Arcybiskupstwo wrocławskie. Tak, między innymi, ale też innych księży i udawało mu się nieraz zmniejszyć te oszkodowania, więc nie można mu odmówić skuteczności. Wtedy jednak był młodym adwokatem. To była jego pierwsza sprawa, tak naprawdę pierwsza poważna sprawa. Więc przypuszczam, że on też mógł po prostu do końca nie wiedzieć, jak się zachować. I niestety bardzo często, jak media prosiły go o komentarz, bo przeczytałam chyba wszystkie dostępne archiwalne artykuły, które się wtedy pojawiały, no to on tego komentarza odmawiał. Albo jedyne, co powiedział, tak, będziemy składać apelację, ale nic więcej. Tymczasem i rodzice, i ich pełnomocniczka Ewa Szymecka występowała we wszystkich mediach cały czas, opowiadając o tym, jak tak. Zły to jest Tomasz Komenda. Prokuratura również to podkreślała, więc dziennikarze dostawali ten materiał, nie dostawali
dostawali nic z drugiej strony. I oczywiście rolą dziennikarza i tak jest drążyć i tu jest niestety słabość tego, że media też jakby... Nie chcę może mówić tak mocno, że przyczyniły się, no bo to nie media skazały Tomasza Komendę, ale jednak tą narrację wokół niego tworzyły. Tworzyły taką narrację, jaką chciała prokuratura, która dobrze wiedziała, że przecież tam się w tej sprawie nic nie zgadza. Ewa, musimy powoli kończyć, a ja chciałbym się jeszcze dowiedzieć, a przede wszystkim chcą się dowiedzieć nasi widzowie, gdzie można dostać twoją książkę. Bo podejrzewam, że w internecie to bez problemu, tak, ale, tak, ale w księgarniach? Powinna być we wszystkich księgarniach, większych na pewno. Czyli to nie tak, że tam dwie na krzyż, tylko proszę bardzo, wszystkie księgarnie. No może w któryś nie być, ale raczej dystrybucja poszła szeroko. W internecie oczywiście też można znaleźć. Proszę Państwa, to jeszcze na koniec. Ewa Wilczyńska, dziewczyna w czarnej sukience, naprawdę fenomenalna książka. Warto nabyć, warto przeczytać. Historia porażająca, to nie jest... lekka lektura, to nie jest przyjemna lektura, natomiast naprawdę warto znać tę sprawę również od tej strony, od strony dziewczyny zamordowanej, od strony jej rodziców. Film o Tomaszu Komendzie był świetny, ale to nie wszystko, jest jeszcze druga strona medalu. Absolutnie zachęcam do zakupu, do przeczytania, a Ewie bardzo dziękujemy. Ja również i ci do dziękuję. Widzenia. Do widzenia.